Witam Was na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na unboxing i krótką recenzję zegarka Amazfit firmy Xiaomi. Jest to smartwatch, który do tej pory był dostępny tylko i wyłącznie na rynkach chińskich. Natomiast Xiaomi postanowiło go również wypuścić na rynek amerykański. Zajmijmy się może najpierw specyfikacją. Podstawowe informacje możemy zobaczyć na tylnej ścianie pudełka. I tak, mamy możliwość śledzenia naszej aktywności sportowej. Wbudowany GPS jest wodoszczelny, norma IP67. Oczywiście mamy, jak w każdym smartwatchu, notyfikacje, czyli powiadomienia, między innymi z Facebooka, SMS-y, telefon, właściwie co tylko chcemy. Wykonany jest z materiałów ceramicznych, odpornych m.in. na zarysowania. Mamy wbudowany czujnik tętna. Możemy wprost z zegarka słuchać muzyki, ponieważ mamy do dyspozycji wedle producenta na opakowaniu 4 GB, natomiast tak naprawdę dla użytkownika jest około 2,5 GB miejsca. Baterię, która wytrzymuje wedle producenta 11 dni użytkowania, natomiast w przypadku używania GPS-u i ciągłego pomiaru tętna 36 godzin. Mamy Always On Display, funkcję znaną choćby ze smartfonów Samsunga. No i producent podaje, że jest 1 rok gwarancji. Co znajdziemy w pudełku? Po pierwsze, już widzimy przez przezroczyste górę smartwatcha, którym zajmiemy się za chwilę. Dalej mamy podstawkę ładującą, która służy do wymiany również danych pomiędzy komputerem a zegarkiem, na przykład jak chcemy sobie przerzucić nasze ulubione MP3. Przewód USB i skróconą instrukcję obsługi w języku angielskim. Co do samego smartwatcha. Musimy go odpiąć niestety z pudełeczka. Smartwatch prezentuje się dość ładnie. Jak widać, wykonanie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Na wyświetlaczu mamy folijkę, którą ściągniemy. W smartwatchu widzimy przycisk, który nam służy do odblokowania smartwatcha, czujnik tętna, piny od podstawki ładującej. I to jest tyle, jeśli chodzi z takich elementów widocznych. Mamy też pasek, który można bardzo szybko zmienić. Wystarczy odblokować tutaj tym takim suwaczkiem. A są dostępne różne kolory. Ja swój zegarek kupiłem ze strony Gearbest.com, a do Polski przyszedł 8 dni. Dopłaciłem za to jakieś 32 zł. Przesyłka przez SF Express. Sam zegarek w promocji około 130 dolarów. Uruchomimy sobie go. Mamy logo Amazfit. Jest to też submarka firmy Xiaomi, dlatego nigdzie właściwie nie znajdziemy. Nigdzie nie znajdziemy logo Xiaomi. Uruchomienie zawsze chwilę trwa. Mój zegarek już jest sparowany ze smartfonem, więc nie zobaczycie kodu QR, który pojawia się przy zegarku jeszcze niesparowanym przy pierwszym uruchomieniu. A instalacja, parowanie go właściwie z smartfonem odbywa się poprzez czytanie tego kodu QR w aplikacji Amazfit, która jest dostępna zarówno w sklepie Play, jak i Xiaomi. A
Aplikacja ta może wymieniać dane w zależności od tego, skąd ją pobierzemy, między Midong MiFit lub między aplikacją Strava. Ja polecam pobrać aplikację ze sklepu Xiaomi i wtedy mamy możliwość wymiany wszystkich danych, ponieważ przy wymianie z aplikacją Strava nie wymieniają się kroki i nie wymienia się historia snu. Jeśli chodzi o użytkowanie, użytkuję go już właściwie piąty dzień na jednym ładowaniu. Widzicie, jest 30% baterii, ilość kroków przebytych i dystans, jeśli uruchomimy sobie śledzenie, na przykład czy biegania, czy chodzenia. Mamy wyświetlacz dotykowy oczywiście. Palcem zmieniamy poszczególne opcje. Zegarek pobiera nam na przykład pogodę. Mamy wbudowany kompas, który w tym momencie nie jest skalibrowany. A oczywiście stoper, historia snu. I to już na tym ekranie. W tą stronę już jest wszystko. Dalej. Mamy śledzenie naszej aktywności sportowej. Możemy sobie wybrać bieganie, chodzenie, ruch wewnątrz, tak, czyli na jakiejś bieżni, bieg z przeszkodami. No i to wszystko też możemy dostosować wedle własnych preferencji. Nadmienię tylko, że przy uruchamianiu czy biegania, czy chodzenia automatycznie jest załączany GPS, dzięki czemu po synchronizacji czy ze Strawą, czy z MiFitem mamy możliwość prześledzenia swojej trasy. Różnica między wersją na rynek amerykański a wersją chińską jest taka, że nie mamy możliwości ustawienia sobie, że tak powiem, customowej tarczy zegarka. Możemy tylko na razie korzystać z tego, co jest wbudowane. Być może pojawi się to w kolejnej aktualizacji oprogramowania. Myślę, że to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, proszę zadawać w komentarzach. Dziękuję i na razie. Cześć.